Zapytany niedawno, które jezioro uważam za najpiękniejsze na Pomorzu Zachodnim, bez namysłu odpowiedziałem: Wąduł w Lipianach. Czy mam rację? Przekonajcie się o tym sami, oglądając zdjęcia tego jeziora, a jeszcze lepiej, po prostu je odwiedzając. To niebywałej urody jezioro Wąduł jest położone w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego na skraju Pojezierza Myśliborskiego. Dawniej, razem z Jeziorem Kościelnym, było to jedno wielkie jezioro wedyjskie, otaczające miasto Lipiany od północy i południa. Na jednym ze zdjęć z lotu ptaka widać oba te jeziora, tak jakby były jedną wielką, naturalną fosą otaczającą miasto Lipiany. Dziś są to już dwa osobne jeziora, połączone ze sobą jedynie cienką stróżką. Jezioro Wąduł, zwane także Lipiańskim Północnym, jest jeziorem sandaczowym. Leży w dorzeczu rzeki Myśli, będącej dopływem Odry. Położone jest 61,4 metra nad poziomem morza. Wąduł ma powierzchnię 154,5 hektara. Jego maksymalna głębokość to 15,9 metra, a średnia głębokość to 5,3 metra. Długość maksymalna jeziora 3015 metrów, a szerokość 755 metrów. Brzegi jeziora są porośnięte trzciną, a w niektórych miejscach zalesione. Nachylenie stoków jeziora jest łagodne, dzięki czemu dostęp do wody jest bardzo łatwy niemal w każdym miejscu. Wąduł ma dwa półwyspy. Od północnej strony jeziora rozciąga się półwysep Leszczynowy, tak zwany Leśny, na którym znajduje się głaz narzutowy z różowego granitu o obwodzie 11,8 metra. Od południa wrzyna się w jezioro niczym grot strzały półwysep Grodowy. Jego najwyższym punktem jest tak zwana Wagarowa Góra. W wodach Wąduła można spotkać wiele gatunków ryb. Występują tu sandacze, płocie, zdręgi, ukleje, leszcze, krąpie, okonie, szczupaki, karpie, a nawet tołpygi. W Wądule nadal żyje zagrożony wyginięciem węgorz europejski.